Siemano moi kochani, z tej strony Farel i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Poznajcie naszego nowego pupila, a dokładnie pupilkę, która nazywa się Milka. Jest to przepiękna kotka i to dzisiaj ona będzie decydowała o mojej grze w Match Masters. Za każdym razem jak wygram grę, Milka będzie wybierała dla mnie nagrodę albo karę. Zobaczymy co wybierze. A dzisiejszy challenge oczywiście będziemy grali nową kartą, która została niedawno dodana do gry i nazywa się Mixi Miau. Sprawdźmy jak ta karta działa. Kiedy aktywujemy booster, kot zaczyna hakować system, a my musimy dopasować się do kociego szyfru. Kiedy się dopasujemy, zdobywamy przeogromne ilości punktów. Pierwszy mecz zagramy w trybie Mighty Mushroom. No to teraz postawmy na tę rozgrywkę aż 5 Mixi Miau, żeby było troszeczkę więcej emocji. Ale dzięki temu nagrody będą o wiele, wiele większe. Więc zostawcie łapeczkę w górę, żebym nie przegrał tych 5 legendarnych boosterów. Gramy z jakąś Asiulką, siemaneczko Asiulka. Moja runda, więc moi drodzy, standardowa moja popisowa akcja. Klonujemy żukiem niebieskie gwiazdki, dzięki czemu aktywujemy sobie szybciutko booster. No to jedziemy. Hakujemy system kotkiem i uwaga, czy uda nam się coś zrobić? Koci szyf, czerwone. I uwaga, ekstra move jeszcze wpadł przy okazji i teraz żółte. Kolejny koci szyfr i mamy pioruny. Uwaga, 3, 2, 1, piorun, bum! Cała tablica razy 18, razy 19, aktywacja kociego szyfru, po raz kolejny hakujemy system i uwaga moi drodzy państwo, musimy teraz wybrać czerwony koralik, jest! I uwaga, ekstra mu wpada za darmo i do tego ja bym zrobił jeszcze piorun i prawdopodobnie to będzie zwycięstwo, jeszcze damy gadżeta, a co? I uwaga, czy będzie ekstra move gdzieś jakiś za darmo jeszcze? Tu razy dwa zrobimy sobie. No i dobra, 2361 po pierwszej rundzie. Czy Asiula da radę? Nie sądzę. Ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Wyskakuje gościu El Bandito Magneto. I zaczyna tutaj czarować, widzę. Ok, razy 11. Już jest 395. Ekstra move, czyli jeszcze ma jeden dodatkowy ruch. 767 na jej koncie. No i to chyba było tyle. I pięknie mi zostawiła teraz niebieskie gwiazdki. Bierzemy, aktywujemy. No i coś mi się wydaje, że chyba kotek tutaj zrobi robotę. Uwaga, mnożnik, koci szyfr, żółte. Oczywiście pioruny są. I zobaczcie co się teraz dzieje. Ho ho! Cała tablica, 3 pioruny naraz. Mocno. I uwaga, fioletowy, proszę. Pasuje do szyfru. Ekstra move. I niebieska gwiazdka. Czy mi się uda i czy będzie jeszcze dodatkowy ruch? No, niestety nie. Ale i tak mamy 5268. No nie wiem, czy przeciwnik nas pokona. Razy 13. Już ma 1000. Sklonowała żuczka. Okej. Okay, tutaj dodatkowe grzybki. Mnożnik zwiększają. Ekstra move. Plus... Wow, 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 wow. Hola, hola, hola. Plus razy 21. Razy 27. 2200. Nie możesz tego wygrać. Przegram 5 kotków. Uwaga, widzowie. Emocje coraz większe. Razy 30. 3000 już ma. Koniec. Koniec. Koniec rundy. Proszę, kończy się czas. I łatwo, moi drodzy państwo, wygrywamy razy 5. Sprawdźmy teraz, jakie wpadną nagrody na nasze konto. Plus 100, plus 40, plus 50, ale oczywiście razy 5, tak jest. Mega mocne nagrody. Oto teraz czas na kotka, żeby wylosował mi nagrodę albo karę. Kot niestety wylosował dla mnie karę i moim zadaniem jest zdetonowanie 5 pułapek. Pojedynczo każdą. No dobra, zobaczmy czy mi się to uda, czy przyczasnę sobie palca. Czy jestem szybki? 3, 2, 1. Wow, 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 ha, 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 ha. To nie będzie takie proste. Jedna za mną. To teraz może, nie wiem. Dobra, 3 palce naraz. Nope. I co? Zepsuła się. Jeszcze raz. Po kostce, 2. Stawcie łapkę w górę, bo ja niedługo będę miał taką napuchniętą łapkę. Dobra, druga ręka. Nope. Co jest? Nope. Okej. Okay. To ta się zdetonowała. Nope. Ła, 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 złapała. I ostatnia.
lecimy grać dalej. No nie wiem, czy tymi palcami uda mi się teraz wygrać kolejny mecz, ale sprawdźmy, może się uda. Po ostatniej aktualizacji do gry Matchmaster zostały dodane zadania dzienne, które musimy wykonywać, dzięki temu zdobywamy nagrody. Jak widzicie, ja dwie nagrody już mam odblokowane. Teraz wystarczy, że wykorzystam szczęśliwy obrót raz. To jest taki dodatkowy perk, którego możemy użyć parę razy w rundzie. Od niedawna w grze mamy też dostępne 4 tryby. Na przykład czwartym trybem w rotacji jest Laboratorium Mutacji, który jest dostępny tylko i wyłącznie wtedy, kiedy kupimy coś za prawdziwe pieniądze w sklepie. Ja już sobie kupiłem ostatnią ofertę z Mixi Miał, więc ten tryb mam odblokowany. Lecimy z kolejnym trybem, Random Studio. Zobaczymy, co nam wybierze. Dwie rundy, tańsza aktywacja boosterów, jedziemy. Oczywiście Mixi Miał razy 5. Ryzykujemy i to grubo. Okej, fasolki! Fasolki są spoko, bo one pasują do naszej linii. Czyli jeżeli zbierasz niebieskie gwiazdki, no to on dopasowuje się do niebieskiej gwiazdki. Jeżeli czerwone, no to dopasowuje się do czerwonej. Okej, gościu gra kaczorem. Ja oczywiście, moi drodzy państwo, zagrywam mój klasyczny ruch. Ruch a la Farrer, tak bym to nazwał. Okej, teraz moja runda. Klasyczny ruch polega na tym, że klonujemy sobie niebieskie oczywiście żuczkiem, zdobywamy linię, aktywujemy kota, no i teraz dzieje się magia. Jedziesz, kotek. Jaki klocek do szyfru? Żółty albo fioletowy? Fiolet! Let's go! Jeszcze ekstra move padł kozacką, do tego pomarańcz, tak? Pomarańcz, może być! No to jazda, zdobyła się linia. Mamy ekstra mów kolejny, razem z piorunami. I chyba to nam napełni ulta, dokładnie, od razu aktywujemy znowu ulta. A co? Co nam tam szkodzi? Wiem, że tutaj mogłem jeszcze troszeczkę inaczej to wykorzystać, ale dałem booster. Niebieskie, zielone. Szybko. Uderzyłem jeszcze gadżetem! Okej, udało się zdobyć. Ekstra mów. Let's go! Time's up, ale poczekamy. Finałowa runda, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zagram flagę taktyczną. Biała flaga, że niby się poddałem. Ale jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Zobaczymy. Zrzucił airstrike'a. No tutaj mu troszeczkę bomb zostawiłem, więc to był mój błąd. To był mój błąd, bo mogłem tutaj zdobyć dodatkowe punkty. Ekstra move. Koniec? Nie, on pioruna aktywuje. Uwaga! Co ten piorun zrobi? No i zrobił tutaj niezłe bagno. Moja runda. No to dobra. Aktywacja. Kotek, hakuj system. Szybko, lecisz. Nie mamy czasu. Kolor, niebieski. No i jest niebieski. No i jazda. Ekstra move, jeszcze dodatkowy wpadł. Zielony, cyk. Do tego aktywacja kota po raz kolejny. Ale on hakuje ten system. To jest najlepszy, legendarny booster. Jeszcze zielone, pasuje do kociego szyfru. Z bombami, z piorunami, ale dymy. Uwaga, zróbmy to tak. Let's go. Let's go! Mogę jeszcze aktywować koci szyfr, ale nie miało to już najmniejszego sensu, bo i tak wygrywam! No to sprawdźmy, co teraz dla mnie Milka wybierze. Mam nadzieję, że tym razem będzie łaskała. Plus 1000 pucharków, 400 monet, 250 pancake'ów. Let's go! Według Milki to jest nagroda. Ona wręczyła mi rybę, którą mam sobie zjeść, ale ja nie będę jadł takiej makreli. Ewentualnie mogę ją polizać. Nie wiem, jak koty mogą to jeść. 0 na 10. Mam nadzieję, że już nie będę musiał więcej robić głupich kocich rzeczy. Milka, uspokój się. Jedziemy, moi kochani, Random Studio po raz kolejny. Mixi miał razy 5. Pomimo tego, że wygrywam, czuję się jak przegrany. Ach, ten koci challenge. Dobrze, moi drodzy państwo, teraz Mixi miał razy 5, oczywiście. Moja runda. Jaki mamy tutaj modyfikator, bo nie widziałem. Aha, aktywacja. Każdy kolor ma inną wartość, czy zielony po prostu jest droższym kolorem? Nie, pomarańczowy pasuje, pasuje do kociego szyfru, kozak. I raz 4, o tak! I do tego jeszcze co? Piorun będzie? Nie trafię tutaj z pioruna, najgorzej. Zróbmy tak, patrzcie na to. To jest mocne zagranie. I piorun, tak jest! Fioletowy? A co? Niech będzie. Ajajajaj, palec mi się ślizgnął, bym miał jeszcze jedną linię. No dobra, 261. Przeczytajmy sobie zasady. Dopasuj gorący kolor, aby otrzymać dodatkowe punkty. Dobra. Czyli to jest Hot Color Challenge. Okej. Okay. I tutaj gra dużo osób, panem Magneto. Ja mam nadzieję, że w następnej rundzie w kocim szyfrze będzie zielony, ponieważ zielony jest najwięcej punktowany. Okej, okay. Tutaj też dobrze zagrała. Łapka w górę dla niej. Wy to zostawcie łapeczkę w górę, jak jeszcze tego nie zrobiliście.
No i dobra, i to chyba by było na tyle. Ekstra move, dobra. Jeszcze jeden ruch będzie miała. Pioruny jeszcze zgarnęła, najgorzej! No co, no to Kotek hakuje system. Ja myślałem, że zielony jest najwięcej punktowany, ale jednak nie jest. Ale i tak zielony ma dużo punktów, więc jedziemy razem z zielonym. Razy 3, pięknie. Żółty, 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 żółty. Nie, zielony znowu mi jest potrzebny, ale ja muszę to zrobić tak. Inaczej nie dam rady. Okej. Okay. Do kociego szyfru. Zielony, tak jest. I kotek, kotek, kotek aktywowany. Kolejny szyfr. 448 na moim koncie i uwaga, wielka bomba z piorunem, tak jest. Jeszcze raz kota aktywujemy? Chyba, że się nie uda. Nie uda się, 521 na moim koncie, czy uda się jej to pokonać? Nie wydaje mi się, Magneto chyba nie zaczarujesz mi tak mocno, żebym to przegrał. Bo pamiętajcie, że jeszcze Milka będzie mi losowała nagrodę albo karę. A żeby to zrobiła, to ja muszę wygrać. Okej, okay. To z tym. Ekstra move, no dobra. Nawet spoko zagrała, jeszcze mam Magneta, ale czy Magneto zrobi taki wynik, żeby mnie pokonać? Chyba zabraknie, chyba zabraknie, proszę niech zabraknie! No stój! No coraz bliżej przegranej! Let's go! A jednak wygrywa, razy 5 nagrody, 140-20 i lecimy, pięknie. No to teraz zobaczmy, jak poleci grubo Milka. Dzisiaj mówcie do mnie Kitek. Mam pazury jak Wolverine. Moi drodzy państwo, dostałem żelkową zabawkę dla kotów. Stop, 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 stop. I muszę ją spróbować otworzyć. Czemu te pazury są plastikowe? Cukier. Spoko. Muszę ją nabić i spróbować zjeść. Jeszcze raz. Okej, okay. Rozwarstwia się, całkiem niezła, dobra, czyli to jest taka zabawka dla kotka, koci motek, tylko że z żelek. To można nazwać nagrodą, tylko że szkoda, że jest tak sklejone cukrem. Jeszcze jeden gryz. No nie da się tego rozwalić. O! Teraz się nabiło idealnie. Całkiem niezłe, ale sprawdźmy, czy też nieźle mi pójdzie w kolejnym meczu. No zobaczmy, jaki tym razem tryb gry nam wybierze. Martyna z klanu Kids. Siemano Martyna, jesteś gotowa? Zasady. Bombs fall when bomb refills. Okej, spadają bomby za każdym razem, kiedy odnawia nam się teren, tak? No to sprawdźmy, czy spadają te bomby. Aktywacja. Tutaj będzie fajnie, ponieważ jak ja sklonuję sobie za chwileczkę bombę, to tu mogą być naprawdę niezłe grzmoty. Okej, okay. Tutaj pomogło ładnie. Wowi! Dobrze idzie Martyna. Ale czy na tyle dobrze, aby wygrać? Oj, chyba tak. Kolejna aktywacja, co tu się dzieje? Jakiego ona ma speeda? Ona trzeci raz używa Magneta? W ogóle ja gram tylko przeciwko Magnetom i nie ma w ogóle żadnych niebieskich gwiazdek. Co się dzieje? Jest tam niebieskie gwiazdki. Ona wykorzystała swój czas w 200%, by nawet powiedział. Na 200% wykorzystała swój czas. Dobra, go. Aktywacja kotka. Lecimy, miksy miał. My też postaramy się zrobić dwa razy booster miksy. Dobra. Żółty, let's go, extra move, plus kolejny booster, jest nabity, nabity, pięknie. Kolejny ruch, to jest znowu żółty. Żółty, drz. Pięknie. Aktywacja od razu kotka, od razu aktywacja kotka, nie śpimy kotek, hakujemy system. Tak jest, musimy to wygrać. Czerwony, 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 o Boziu, jest czerwony, kozak. Wszystko wybucha, pięknie. No dobra, to kolejna aktywacja. Nie ma na co czekać. Wow! Co tu się wyrabia? Fioletowy. Jest kozak. Okej, okay, 196 tylko! Magneto był lepszy od kota? Niesamowite, no zobaczymy. Ja muszę to wygrać. Nagrody razy 5 mogą przepaść. Widzowie, trzymajcie kciuki. El Magneto, dawaj. Przestań tak czarować, stary. Ale naprzyciągał jej klocków. Trzeci razy booster z rzędu. Czy czwarty już w tej rundzie? To jest delikatna przeginka. Okej, moja kolej, od razu kot, aktywacja kota. Jazda. Dobra. Kosimy to, pięknie. Fiolet. Dobra, wybucha.
Szybko tu rozwalmy. Ajajaj, mogłem uderzyć w coś innego, nieważne. Aktywacja kota. Uda mi się, chyba zepsułem tym ruchem. Tym ruchem chyba widzowie zepsułem, bo stracę. Nie, nie tracę, okej. Paku jeszcze, szybko, pięknie. Ładnie. Fiolet, fiolet, fiolet. Zróbmy tak. Nie wiem, czy to dobry ruch. Cała tablica będzie. Jest aktywacja kota 390. Chyba wychodzimy na prowadzenie, moi drodzy państwo. Czerwony. Nie, nie, nie. Zielony, zielony jeszcze, tak. Opuściła rozgrywkę i moi drodzy państwo, zgarniamy nagrody. Let's go. Jak widzicie, wygrywamy kolejny raz gierkę. Mega się cieszę, bo nagrody wpadają kozackie. No to teraz sprawdźmy, jaką nagrodę wylosuje mi Milka. W końcu kotełkowa coś trafiła dla mnie dobrego, pysznego. Są to kocie języczki, czekoladki, których jeszcze nigdy nie jadłem. Rozpakujmy je i zobaczmy, co to... Ale trzad! No i sprawdźmy, czy aby na pewno te kocie języczki dobre. Słyszycie tego psa? Jest zazdrosny, że z kotem robię challenge. Praliny z czekolady mlecznej. Ha! Ciekawe. Najlepsze życzenia życzy kotek, który trzyma na szyi motek. Ja wam, moi kochani, też życzę wszystkiego, co najlepsze z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka oraz mokrego szmingusa dingusa. Jeżeli dzisiejszy odcinek wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę, pobierajcie grę Matchmaster z linku w opisie albo skanując kod QR, który znajduje gdzieś się tutaj nade mną. Ja idę jeść do końca swoje kocie języczki. Trzymajcie się, pa, pa!